Radio Jazz FM. Maria Anna Macura nagra story. Historia życia i wynalazków Stefana Kudelskiego. Książkę wydało Muzeum Kinematografii w Łodzi i trafiłem na nią zupełnie przypadkiem. A Marian Kudelski to bardzo ważna postać w historii światowej kinematografii, w historii światowej muzyki, w historii światowego dziennikarstwa. Laureat czterech Oscarów. Żaden inny Polak nie ma więcej Oscarów niż Stefan Kudelski. Genialny wynalazca, który zrewolucjonizował sposób nagrywania dźwięku na planach filmowych. Człowiek, który pewnie nie mógłby tego wszystkiego zrobić, gdyby był w Polsce w latach 40. i 50., on po wojnie znalazł się jako młody chłopak w Szwajcarii i we Francji. Najpierw we Francji, potem w Szwajcarii. No, zawierucha wojenna tam zaniosła rodzinę Kudelskich. No, i skonstruował wiele przeróżnych istotnych urządzeń, z których najbardziej znane są pierwsze przenośne magnetofony, które były używane właśnie na planie filmowym. Osoba rozpoznawana w świecie Hollywood wiele, wiele historii z życia opowiada autorce, która była jego żoną. A to w ogóle też jest historia bardzo ciekawa, bowiem Stefan Kudelski miał. Dwie żony i jedną prawie żonę, i te dwie żony, obie były bardzo blisko z nim spokrewnione. Klan Kudelskich przed wojną był bardzo bogatą rodziną, i tak się złożyło, że no, miał dwie żony, które pochodziły z jego rodziny i to były jego bliskimi, bliskimi kuzynkami. Bardzo bogaty człowiek, który nigdy się ze swoim bogactwem nie obnosił, obsesyjny na punkcie jakości swoich produktów, wynalazca. Do dziś używa się magnetofonów firmy Nagra w bardzo wielu miejscach. Dziś, co prawda, w świecie cyfrowej elektroniki no, robią za, za ciekawostki ery analogowej, ale te, które działają, a działają praktycznie wszystkie wyprodukowane w Szwajcarii. Produkty firmy Nagra były też jednymi z nielicznych. Produktów, które Sony sprzedawało pod własną marką, bo po prostu nie potrafili zrobić tak samo dobrych magnetofonów. No to jest bardzo dobra historia, a jak ona łączy się z jazzem? Oczywiście poprzez przemysł filmowy, ale również dlatego, że pierwszy magnetofon, który skonstruował Stefan Kudelski, był, był magnetofonem, który zawiózł na jeden z koncertów jazzowych i nagrał Roya Eldridge'a, który który zachwycił się jakością rejestracji takiej, nie przy pomocy wielkiego, tak jak wtedy było w latach 50. Takiego całego studia mobilnego, umieszczonego na dużej ciężarówce, tylko po prostu magnetofonu szpulowego, który można było no, przy odrobinie dobrej woli schować i do dużej kieszeni marynarki, łącznie z bateryjnym zasilaniem. No i tak zaczęła się kariera magnetofonów nagra, a później były już znane na całym świecie. Gdybyście chcieli kiedyś w towarzystwie zabłysnąć, to zapytajcie, który z Polaków ma najwięcej Oscarów. Nikt nie będzie wiedział, a był to właśnie Stefan Kudelski. A książka o nim bardzo serdecznie Wam polecam.